Witamy Cię, nasz kochany Boże, witamy Cię, Panie, w Twoim świętym imieniu, Jezu Chryste, w kolejnym dniu, dzisiaj w pierwszych pięciu wersetach piątego rozdziału pierwszego listu Jana. Dziękujemy, Panie, za tą łaskę, za to, że możemy karmić się Twoim słowem, Panie, że możemy uczyć się od Ciebie, że Ty, Panie, stoisz ponad tym wszystkim, że Ty nam pokazujesz i że mamy być cierpliwi, że mamy Ci zaufać, mamy oddać Ci nasze życie, że Ty się o nas zatroszczysz i przez te zawirowania przejść musimy. One muszą być, to nie powinno nas dziwić. To nie jest odczucie i sytuacja, w której się na pewno dobrze czujemy, ale Ty nam pokazujesz, Panie, że ten świat musi się pogrążyć po to, żeby wszyscy zrozumieli, że bez Ciebie nie da się żyć i dopiero kiedy Ty, Jezu Chryste, wrócisz, zaprowadzisz tutaj pokój. Czekamy na to, Panie. Każdego dnia coraz bardziej na Ciebie czekamy, Jezu Chryste. Amen. Amen. Czytam, kochani, pierwsze pięć wersetów. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Także zobaczcie, kochani, Jezus Chrystus jest fundamentem naszej wiary, On jest fundamentem naszego życia wiecznego, naszego ratunku. Od Niego się wszystko zaczęło, ale nie tylko od samego początku, samo stworzenie, ale ta droga ratunku. Dzięki temu, że On za nas umarł, my nie musimy odpowiadać zgodnie z prawem za nasze grzechy, tylko On wziął tą karę na siebie. I na tym polega dla mnie ta podstawa dobrej nowiny, że ja uświadamiam sobie, że jestem grzesznikiem, uświadamiam sobie, że sam tej kary za siebie ponieść nie mogę, no bo to jest karą za grzech jest śmierć, tak? I tą dobrą nowiną jest to, że ktoś tą karę za mnie zapłacił, ktoś za mnie umarł i tym kimś jest właśnie Jezus Chrystus. On umarł za nasze grzechy, ale my musimy poprosić Go o to, żeby On nas obmył swoją krwią. Musimy chcieć, żeby świadomie się na to zdecydować, żeby nasze grzechy też były policzone jakby w poczet tego, co On zrobił. Mimo, że On umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi, ale dopóki ci ludzie się nie zdecydują, nie poproszą Go o to, żeby ich również zbawił, to idą swoją drogą. To nie może być tak, że Bóg komuś jakby narzuca coś. Bóg nikomu nic nie narzuca. To by przeczyło tej prawdziwej miłości. I dlatego, wiecie, jeżeli jest wiele tych zwiedzeń, które jest dookoła, jest wiele różnych nauk, które się głosi dookoła Biblii, wiecie, są rzeczy, które są no, też dla mnie bardzo ważne, ale nie ma nic bardziej istotnego niż ten fundament, którym jest Jezus Chrystus. I każdy, kto wierzy, że Jezus Chrystus narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Także nasza miłość, jeżeli ktoś wierzy w Boga, jeżeli ktoś chce żyć zgodnie z Bożą wolą, to tak samo miłuje Jezusa Chrystusa, tak samo oddaje Mu w pełni cześć. To, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to jest jednoznaczne. Żydzi też wiedzieli, że to jest jednoznaczne. Wiecie, i to się ostatnio pojawia praktycznie na każdym spotkaniu, ten temat, ale to się też tutaj pojawia praktycznie w każdym fragmencie tego listu. I to jest tak samo podstawa Ewangelii Jana. Tak dużo miejsc, ile w Ewangelii Jana jest o tym, gdzie Jezus Chrystus mówi, on nawet to, że jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. To nie jest nie bez znaczenia tyle razy. I to w tych tekstach, które Jana, które są takie najbardziej duchowe, bo
Zobaczcie, tak jest napisane, że jeżeli ktoś położy ten fundament, to choćby nawet nietrwałych materiałów na tym fundamencie zbudował, to on zostanie zbawiony, wprawdzie jego dzieło spłonie, ale on będzie zbawiony jakby przez ogień. Ci, którzy budują na tym fundamencie z drogocennych materiałów, ci, którzy przykładają wagę do tego, co robią z tym zbawieniem, co robią z tym czasem, który im Bóg dał. Dla tych będzie nagroda. I dlatego to jest tak bardzo istotne, żebyśmy my chcieli się starać, żebyśmy my chcieli Bogu pokazać, że nam zależy, że jesteśmy za to wdzięczni. To nie zmienia faktu, że ten fundament, który jest, jeżeli faktycznie ktoś uwierzy, jeżeli ktoś postanowi iść za Jezusem Chrystusem, bo wiecie, to nie jest też tak, że można wyznać i wszystko, ale same te dzieła, same te owoce, nawet jeżeli one będą marne, to sam fundament gwarantuje nam zbawienie. Jeżeli się od Boga nie odwrócimy, jeżeli nie będziemy tkwili w tym naszym grzechu. Wiecie? I żebyśmy nie weszli w tą uczynkowość, wiecie, to jest, żebyśmy właśnie pamiętali o tym, że to wszystko jest z łaski, żeby się nikt nie chlubił. Nie można też przejść na tą drugą stronę, wiecie, że ja muszę teraz się, muszę to robić, żeby być zbawionym. Muszę nawet przykazania wypełniać, żebym był zbawiony. To tak nie działa. Zbawienie jest z łaski i ta łaska jest przez śmierć Jezusa Chrystusa i przez to, że On odkupił nasze grzechy. I o tym właśnie Jan nie bez powodu tyle razy mówi, nie bez powodu nam przedstawia osobę Jezusa Chrystusa od tej strony pełni Jego boskości. Nie bez powodu my poznajemy Jezusa Chrystusa jako nie tylko człowieka w Ewangeliach, który żył tutaj na tym świecie, ale również jako Boga, który pełnił swoją wolę i wolę Ojca. Więc to wszystko, i zobaczcie, tutaj mamy, dlaczego to jest takie ważne, bo po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże. Tutaj jest, było też bardzo dużo mowy w dotychczasowych fragmentach o miłości do bliźniego, ale koniec końców, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania, to wszystko sprowadza się do tych przykazań, ponieważ one są tą instrukcją dla nas, jak my mamy miłować Boga, jak my mamy miłować bliźniego, jak my mamy miłować brata, siostrę, w jaki sposób my mamy być dla siebie nawzajem. I zobaczcie ten trzeci werset. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są ciężkie. Także widzicie, to nie nasza miłość polega na tym, że zachowujemy przykazania, tylko to miłość Boga polega na tym, że On nas przysposobił do tego, żebyśmy my byli w stanie zachowywać Jego przykazania, żebyśmy my mogli iść Jego drogą. Dlatego to wszystko jest z łaski, bo my oddajemy prowadzenie w swoim życiu Bogu i On w nas działa. Im bardziej my Mu ufamy, im bardziej nasza relacja z Nim jest bliska, tym bardziej On może w nas działać, tym bardziej my jesteśmy ludźmi zdolnymi do tego, aby przestrzegać Jego przykazań. I to jest dla mnie też właśnie tajemnica wiary. Nie to, że jak głoszą wszystkie religie, że trzeba zrobić to, trzeba zrobić coś innego, wszystkie te sakramenty, nawet wiecie, ta dobroczynność, która jest w tych religiach, nawet to jest po to, żeby sobie na coś zapracować. A to jest absolutnie nie tędy droga. U Boga na nic sobie nie można. Jak można zaimponować Bogu? W jaki sposób? Wiecie, to czy my możemy w jakiś sposób Bogu za coś odpłacić? Czy my możemy w jakikolwiek sposób coś dołożyć do tego, co Bóg zrobił? Nawet do samej kwestii istnienia Boga. Bóg nas nie stworzył po to, żeby cokolwiek zaspokoić. Bóg nas stworzył po to, żeby się dzielić miłością. I właśnie na tym polega Jego miłość. Że On opracował plan, który nam, upadłym ludziom, niezdolnym do podążania za Nim, niezdolnym do przestrzegania Jego przykazań, umożliwia to przez łaskę uświęcającą. I to jest tak ważne, żeby po tym, jak wyznamy Jezusa naszym Panem, wejść na tą drogę uczniostwa i korzystać z tej łaski uświęcającej, chcieć być przemienianym. I tutaj chciałbym Wam, kochani, przeczytać fragment z Hebrajczyków, z 8 rozdziału, od 1 wersetu. Zobaczcie,
Oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku, zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanowiony do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodne z prawem. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie. Jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek, uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem, ganiąc ich, mówi: oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmłodszego aż do najwyższego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. A gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Ale to nie jest kwestia tego, że to prawo zanika. Nie jest kwestia tego, że to prawo przestało obowiązywać. Bóg w końcu dał ludziom sposób do tego, aby to prawo wypełniali. Przez swojego ducha w nas działa. On nas do tego nakłania, wiecie, zachęca, daje nam siłę do walki z grzechem. I na tym właśnie polega jego miłość. Bóg doskonale wie, jacy my jesteśmy, ale postanowił wziąć jakby za nas całą tą pracę. Do nas należy decyzja, do nas należą pierwsze kroki, ale to z jego łaski, z jego działania w nas, my jesteśmy zdolni do tego, żeby tego prawa przestrzegać. Owocem jest przestrzeganie Bożego prawa. To jest jakby wyznacznik naszej wiary. To jest wyznacznik tego, czy ta wiara jest żywa, czy ta wiara jest martwa. Jeżeli patrzymy na osobę wierzącą i ona lekceważy sobie Boże prawo, nie interesuje ją zupełnie to, o czym Bóg mówi, nie chce poznawać tego prawa, nie chce tego zgłębiać, to trudno jest tutaj mówić o działaniu Ducha Świętego i o prawdziwym nawróceniu. Ale jeżeli mamy człowieka, który studiuje, który próbuje to wcielić w swoje życie, który w modlitwie, w poście prosi Boga o to, żeby pobłogosławił go tą łaską uświęcającą, żeby mu pomógł przestrzegać tych praw, bo on wie, że to prawo jest jego światłem, to jego stóp na jego drodze. To jest wyznacznikiem. To nie znaczy, że my wszystko będziemy w stanie spełnić, ale że my chcemy, że taka jest decyzja naszego serca. Panie, ja wiem, że Twoje prawo jest opisem Twojego charakteru, ono jest światłem dla moich stóp. Ja chcę iść w tym świetle, Panie. Ja nie chcę chodzić w ciemności, tylko chcę iść w świetle Twojego prawa. I na tym polega miłość Boga do nas, że On nam w tym błogosławi, że On nas w tym prowadzi, uczy nas, czy przez strofowanie, czy przez stwarzanie sytuacji, czy przez stawianie nam ludzi na drodze. Bóg robi wszystko po to, żebyśmy my szli w tym świetle. I bo zobaczcie, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. I to jest, kochani, nasza wiara. Ja ostatnio
takie porównanie słyszałem, że synonimem wiary jest prawda. Na czym polega nasza wiara? Na tym, że my mamy zamiłowanie do prawdy, że my chcemy iść za tą prawdą, że my chcemy tą prawdę wcielić w nasze życie, że my szukamy tej prawdy, że my się nie zgadzamy na kłamstwo, nie zgadzamy się na żadne oszustwa tego świata, nie przyjmujemy pasywnie niczego, bo naszym zamiłowaniem jest prawda. My chcemy tą prawdę zweryfikować, my chcemy tą prawdę świadomie przyjąć. To jest wszystko to, czego Bóg od nas oczekuje. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? I Żydzi też wiedzieli, za kogo on się uważa. Oni wiedzieli, że on się uważa za równego Bogu. I jeżeli sam Bóg przyszedł i umarł za nas i dał nam ten sposób do tego, żebyśmy my mogli być wyratowani z tego zniszczenia i mogli przejść do Jego światłości, do Jego Królestwa, już teraz duchowo, ale cały czas czekamy na to, aż to Królestwo wraz z powrotem Jezusa Chrystusa przyjdzie tutaj na ziemię, że będziemy mogli w końcu żyć w tym obiecanym Królestwie, to trzymajmy się tego, nie dajmy sobie tego wyrwać. Wiecie, to jest ta kotwica, o której wam dzisiaj mówiłem. Ja nie wiem, jak żyją inni świadomi ludzie na tym świecie, którzy nie wierzą i widzą to, co się dzieje. Ja sobie nie wyobrażam, jak można żyć, ale ja wiem, że obojętnie, wiecie, jak to wszystko by nie wyglądało negatywnie dookoła nas, to my możemy się trzymać tej kotwicy. Ona jest stuprocentowa. Nie ma możliwości, żeby ta kotwica w jakikolwiek sposób nas zawiodła. Bóg nas nigdy nie zawiedzie. Nic tutaj z tego, co się dzieje na tym świecie, w żaden sposób nie jest ponad Bogiem. Nie ma niczego, co tutaj się wyrwie, co w jakiś sposób, wiecie, poza Bożym dopuszczeniem może się wydarzyć. I to się tyczy również życia każdego z nas po kolei. Jeżeli mamy przeciwności, jeżeli się dzieją, wiecie, takie z naszego punktu widzenia negatywne rzeczy w naszym życiu, to oddajmy Panu w tym chwałę, podziękujmy, poprośmy o to, żeby nas prowadził. I powiem wam, u nas tutaj w zborze w sobotę był chrzest i chrzciła się jedna młoda dziewczyna, która, jej rodzice, ona chodzi od zawsze w sumie do tego zboru, od kiedy ja pamiętam, ale no, ja nawet nie wiedziałem, widocznie jej wiara była taka, no, nie do końca dla niej namacalna, wiecie, ona może po prostu chodziła z rodzicami, ja nie wiem dokładnie, ile ona ma lat, no powiedzmy tak, nie wiem, po 20. W każdym bądź razie dwa lata temu ze swoją koleżanką, była u koleżanki, nagrywały jakiś film na zajęcia i weszły gdzieś na dach, na jakiś taras i ona spadła z tego tarasu, bo tam był niezabezpieczony ten taras. No nie wiem, jaka to była wysokość, w każdym bądź razie no, miała w wielu miejscach złamanie kręgosłupa, no, była na intensywnej terapii, miała tam jakieś operacje różne. Koniec końców leżała dość długo w tym szpitalu, to było nie tak dawno, to było dwa lata temu, to był czas korony. I wiecie, ona już miała pewnego dnia taki dół, już w ogóle nie wiedziała, co z tym wszystkim zrobić. Ten ból był nie do zniesienia i to całe życie jej się zawaliło. Ona nie mogła chodzić, nic nie mogła robić. Wyobraźcie sobie młodą dziewczynę, która nie może się ruszyć, jest połamana wszędzie. I zadzwoniła do niej mama i no i oczywiście no pierwsze pytanie, tak, ona też się śmiała, że jak się czujesz. No, wiecie, ona no, jakby mogła, to nie wiem, być może no, nawet wręcz odebrałaby sobie życie, no bo no, w takim już była załamaniu w tym wszystkim. No i ta mama jej powiedziała, że no dobrze, to w takim razie ja się będę o ciebie modlić. Wiecie, i ona się modliła o nią i Bóg jej się objawił nagle, wiecie, ale nie tak nawet fizycznie, ale po prostu ona nagle poczuła, że jej życie się zmienia, że to wszystko ma sens, że jeżeli ona zaufa Bogu, wiecie, pójdzie za tym, o czym mówi jej mama i uwierzy tej modlitwie, to że Bóg ją z tego wszystkiego wyprowadzi, że Jezus Chrystus może ją z tego stanu wyprowadzić. I ona stała przed nami, to zobaczcie, dwa lata temu stała i normalnie chodzi, i nie ma już żadnego bólu i przyjęła chrzest i ona zrozumiała dzięki tej tragedii, wiecie, zobaczcie też, jaka to była dla tych rodziców tragedia, no ich córka spadła i oni, wiecie, tam była walka o życie, to nawet nie chodziło o to, czy ona będzie chodziła, czy nie. I ta rodzina przeszła przez to i córka zrozumiała, czym jest wiara, zrozumiała, kim jest Jezus Chrystus, przyjęła chrzest i jej
jej zrozumienie w ogóle wiary zupełnie weszło dzięki temu wydarzeniu na inny poziom. Cała rodzina, wiecie, w tej wierze, w modlitwie przetrwała ten okres. Ich też Bóg dopuścił tą próbę, ale oni wyszli z tego dużo mocniejsi. Także naprawdę pocieszajcie się tym, jeżeli macie ciężkie sytuacje w swoim życiu, to pocieszajcie się tym, że to wszystko się dzieje po to, żebyśmy byli wystarczająco mocni, żeby nasza wiara była wystarczająco mocna, żebyśmy wystarczająco dobrze rozumieli, kim jest Jezus Chrystus, żebyśmy tej kotwicy faktycznie umieli się uchwycić i wiedzieć, mimo że ona jest duchowa, mimo że my jej może nie widzimy i nie czujemy, ale żebyśmy wiedzieli, Panie, jak ja się Ciebie uchwycę, jak ja podam Tobie rękę, to Ty mnie nigdy nie puścisz, wiecie. Także nawet w tych kryzysach, w tych ciężkich sytuacjach dziękujcie za to Bogu i proście o zrozumienie i proście o prowadzenie. Nigdy się nie poddawajcie, wiecie, tym bardziej w tym czasie, jak jest teraz. My nie wiemy, ile tego czasu nam zostało i naprawdę dołóżcie wszelkich starań w waszym życiu, żeby Jezus Chrystus był zawsze na pierwszym miejscu, żebyście o Nim mówili, żebyście nieśli Go temu światu, żebyście tym wszystkim ludziom dookoła nieśli to światło, żeby oni też mieli szansę Go poznać, żeby oni też mieli szansę uchwycić się tej kotwicy. Bo to jest bezcenne, kochani. To widać po prostu coraz lepiej w tym świecie, że tak zawsze Jezus, tak Słowo mówi, że Bóg jest wszystkim, ale my to po prostu widzimy, my możemy to odczuć w naszym życiu, że bez Boga nie ma nic, a z Nim jest wszystko. No dobrze, kochani, to tyle ode mnie. Zakończę modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Panie, za to, że Cię mamy przede wszystkim, za to, że mamy, wiemy, na kogo możemy liczyć, wiemy, że na Ciebie możemy bezwzględnie liczyć, Jezu Chryste, wiemy, że nie po to za nas umierałeś, żeby nas w jakiś sposób gdzieś zgubić, żebyś dopuścił w naszym życiu zatracenie, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób od Ciebie odejść, Panie. Ja wiem, że Ty przez swojego Ducha działasz w nas, działasz w naszych sercach i w umysłach, że wlewasz swoje prawo do naszych serc. Ty działasz swoją łaską uświęcającą, Panie, prowadzisz nas. Jeżeli będziemy chcieli, to będziemy szli z łaski w łaskę, Panie, tak jak Ty to powiedziałeś. Będziemy dla Ciebie coraz mocniejsi po to, żeby Ci coraz lepiej służyć, żeby budować Twoje królestwo, nieść dobrą nowinę temu światu, Panie. I czekamy na Ciebie każdego dnia, Panie, ale wiemy też, że ten cały czas, który jeszcze jest, też jest łaską i za niego Tobie również dziękujemy. Tobie niech będzie cześć i chwała. Amen. Amen.